Wiktor Legowicz, witam Państwa. Dziś naszym gościem jest obywatel Australii, ale oczywiście Polskiego Pochodzenia, ekonomista, Pan Józef Służałek, witam serdecznie, witam pana, Panie pan, tak, Józefie. pan Józef przyjechał na kilka tygodni w rodzinne strony, a zarazem wykłada Pan na Uniwersytecie Śląskim, między innymi 10 października tak będzie jest. Pana wykład. Jaka była Pana droga zawodowa do ekonomii? No, zacząłem moje studia w Katowicach, ale dostałem nagrodę i zakończyłem studia w Pradze na Wysokiej Ekonomickiej Szkole. Równocześnie dorobiłem sobie tytuł inżyniera na Nowa Chud Klementa Gottwalda w Ostrawie. No i wróciłem do Polski, ale nie na długo. Potem Pod... znów pan wyjechał. Wyjechałem, tak. I w Paryżu zrobiłem Instytut d'Etudes Politiques u profesora Amela. A stamtąd przeniosłem się do Heidelbergu, gdzie również na katedrze statystyki pracowałem u profesora Wagenführera. I potem wyjechał pan do Australii? Tak. 10 lat po wyjeździe z Polski, w 1973 wyjechałem do Australii. Czyli 40 lat już? Dokładnie. Czym dla pana jest ekonomia? <noise> Osobiście, więc to jest pasja dla mnie. Nie tylko to jest nauka. Ale. W odróżnieniu od biznesu. Ekonomia mówi o tym, w jaki sposób tworzymy nowe dobra i o jego ruchu tych dóbr i pieniądza. Natomiast to, co dzisiaj mamy na studiach, to jest biznes, który mówi o tym, w jaki sposób zrobić zysk i tak dalej. Czyli jest pewna różnica między ekonomią a biznesem. A pamiętajmy, ekonomia to piękna nauka. Wie Pan, co to jest jedna z najważniejszych? Przecież już w dawnych czasach. Ekonomia była częścią nawet powiedzmy nie tylko polityki, ale i religii. Najwięcej zresztą o ekonomii piszą pierwsi, jeżeli powiemy, teolodzy, no, przywódcy religijni raczej. Mm -hmm. To prawda. Bardzo mało wiemy o gospodarce australijskiej. Jak można ją scharakteryzować na dziś? Ciągle jesteśmy potęgą na świecie. No, pierwsze, mamy największe złoża minerałów w produkcji węgla, żelaza, złota, cynku. Jesteśmy czołówka światowa. Poza tym mamy ciągle jeszcze bardzo dobre rolnictwo. No, także jeżeli chodzi o produkt brutto, to Australia stoi dużo wyżej jak Polska. A tymczasem, panie Józefie, wczoraj przeczytałem, że ceny mieszkań w Australii Yy, są bardzo wysokie. Tak jest. Rekordowy poziom w tej chwili. I nie tylko w Sydney, w całej Australii. Jeżeli porównam to, co zobaczyłem dosłownie 40 lat temu, jak przyjechałem do Canbery, z tym, co dzisiaj, no to jest 20-30-krotny wzrost. On sobie wyobraża, kiedyś każdy mógł sobie kupić mm -hmm. domek, dzisiaj. Tylko niecałe 12% ludzi zarabia tyle, że może w ogóle dostać kredyt, że bank z nimi rozmawia. Większość, w zasadzie ponad 50% mieszkań jest kupionych na investment, czyli ci, co mają pieniądze, kupują i wynajmują. Czyli taka lokata kapitału. Dla wielu ludzi jest to lokata kapitału, szczególnie dla bogatych emigrantów. We wrześniu najdroższe nieruchomości były w Sydney. Tak, zgadza się. Zwyżka wyniosła nawet 5,5%. Proszę pana, ze względu na to, że bardzo dużo bogatych ludzi chce przyjechać do Australii, pierwsze, jest to dzisiaj już bardzo trudno. Drugie, ceny poszły tak wysoko, bo każdy chce mieszkać w Sydney, Melbourne czy Brisbane. Każdy chce być w wielkim mieście. Dlatego ceny są dzisiaj rekordowe. Czy można się bać spekulacyjnej bańki? Bać się... Analitycy, ekonomiści w Australii. I to przewidują. Sytuacja jest zbliżona do tego, jaka była w Japonii, ale uważam, że chyba zabie... Je... zrobią coś, żeby tego nie było. No, Po prostu Australia chyba nie przeżyje tego szoku, jaki przeżyła Japonia. I Stany Zjednoczone. No tak, wiesz. i Stany tak. Jak pan patrzy na Stany Zjednoczone w tej chwili? Proszę pana, z jednej strony nikt nie neguje, że jest to no, największe mocarstwo, w zasadzie dzisiaj już jedyne. Z drugiej strony. To, co się dzieje w ekonomii, no to jest zas zaskoczeniem dla wszystkich. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 85% produktów, które sprzedaje się w Stanach, są zrobione poza granicami. Kiedyś potęga w przemyśle stoczniowym, w stalowym, w budownictwie, te wszystkie gałęzie już padły. Większość pieniędzy, jaka przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, jest ściągnięta, to są pieniądze z pożyczek bankowych. Mhm. Tam największe banki mają swoje centrale, ale pieniądz, jeżeli nie ma pokrycia własnym towarze, no niestety nie ma wielkiej wartości. Dlatego w wielu krajach już po prostu nawet nie chcą brać dolara. Wolą jakieś inne pieniądze brać. Tylko, że jakie? To jest pytanie. Czym to się skończy? No, Ekonomiści przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat kryzys będzie narastał, będzie coraz większy i około 2024 roku powinien nastąpić sytuacja, w której Stany Zjednoczone nie będą w stanie wypłacić i dolar padnie. Ale czy to nastąpi? Pan, wszystkie prognozy na rok jeszcze możemy się zgodzić, ale na 10-15 lat ja bym był dość ostrożny. Ale panie Józefie, teraz mamy zapowiedzi, że kryzys właśnie się kończy. E, proszę pana, e, miesiąc potem usłyszy pan, że znowu kryzys nie może się skończyć, dlatego że nie ma warunków. Jeżeli coraz więcej żyjemy z importu, a produkujemy na eksport, czyli nasz sam produkt nie ma powoli czegoś takiego jak typowy produkt polski, czy coś, powiedzmy, jest go coraz mniej. Także przyczyny kryzysu są ciągle te same. Zresztą najważniejsze elementy, jakie powodują kryzys, czy cena ziemi doliczona, czy yy, oprocentowanie bankowe, te rosną. W takim razie musiałby jakiś cud z wydajnością, no ale wydajność też nie wzrasta o 100%. Są w komputerach, w technologii, gdzieś tam jest nagły skok, ale nie w rolnictwie, budownictwie, nie w transporcie, nie. Dobrze, a Niemcy sobie dają radę. Tak, ale Niemcy, kontroli, Niemcy są nie tylko największym producentem, ale również finansowo kontrolują Europę. I to jest ten, sytuacja. Poza tym, wie pan co? Ja prawie co roku jestem w Niemczech, raz czy dwa razy, i widzę sytuację, że tam, ja bym to nazwał rodzaj stagnacji gospodarczej. Przy czym teraz po tym kryzysie w Grecji, w Hiszpanii, tysiące Greków, tysiące Hiszpan przyszło do pracy, no ale jaka praca, skoro ponad 3 miliony Niemców sami nie mogą znaleźć pracy, tak? To, co my słyszymy w prasie, to jest porównanie Niemców z innymi państwami. Tak? W porównaniu z innymi. Ale ten... bezrobocie w Niemczech jest bardzo niskie. No, ponad 4%. Jest dość wysokie. Ale wie pan, co mnie nie przeraża jako ekonomiście, że jest 4% bezrobotnych? Mnie przeraża to, że dwa razy tyle ma nie... pracuje na niepełnych etatach. I teraz jak tych ludzi liczyć, który ma powiedzmy 5 czy 10 godzin pracy, tak? Jego zarobek jest niewiele większy od zasiłku? No, w statystyce nie jest bezrobotny. Ale tych ludzi widać. Mhm. Ale my korzystamy na tym, że tam jest dobrze. Proszę Dlatego, bardzo. że nasze firmy mogą wysyłać tam towary. Znaczy, co oni kupują? Naszą żywność. Nasza żywność jest dużo lepsza. Najlepszą golonkę zjadłem w Berlinie nie tak dawno, i to jest dosłownie z ekologicznego mięsa, tak? Niemców stać na to, ponieważ mają nadwyżki finansowe. To jest prawda. Jest prawdą również, że, my tu, że tutaj się składa Opel, składa się Volkswagen, składa się wiele rzeczy. No, Niemcy mają rdzenne umiejętności, dlatego oni tą technologię trzymają. My tylko jesteśmy mechaniczni, składamy ten. My nie tak szybko w ogóle, czyli dorównać Niemcom, nie może, nie grozi nam to, żebyśmy dorównali Niemcom. Za duży odpływ jest naszych wykształconych ludzi. Mam kolegę w Berlinie, który jest ekonomistą i mówi, mm -hmm. że ponad ileś tam 100 tysięcy inżynierów, którzy dzisiaj zatrudniają w Niemczech, to są inżynierowie ze wschodu, z krajów byłego Imperium Radzieckiego. Bo im brakuje. Im bardzo brakuje. Bardzo. Młodzi Niemcy raczej no nie bardzo nie chcą się uczyć, nie chcą robić nauki ścisłych. I większość tych, którzy jest na politechnikach, ten, to już są raczej dzieci imigrantów. Wielokrotnie oni mają te paszporty niemieckie, urodzeni w Niemczech, a to są dzieci te. Zresztą, w Australii jest podobna sytuacja. Najlepsi studenci na uniwersytecie to są dzieci emigrantów. Dobrze. I proszę spojrzeć na naszą gospodarkę polską, właśnie z Australii. Jak pan odbiera nas? Australia jest krajem, w którym my mamy w zasadzie wszystkie narodowości. Yy, radio i telewizja w kilkudziesięciu, nie wiem ile, w pięćdziesięciu czy w siedemdziesięciu językach. Jeżeli teraz my porównujemy poszczególne kraje, tak? jeżeli porównujemy Polskę z krajami byłego bloku, no widać, że tutaj jest ciut, ciut lepiej. Natomiast przeraża nas yy, bezrobocie. No, ostatecznie niedawno wynik był 13%, tak. do tego powiedzmy drugie tyle pracuje na pół etatu, tak? No to trudno mówić o jakimkolwiek... O żywieniu gospodarczym. Jeżeli ono jest, to znaczy, że jest nowe, są nowe inwestycje. Ale wie pan co? Z nowymi inwestycjami to jest bardzo dobrze, jeżeli się to podaje w radiu jako wielki sukces. Natomiast jak to się skończy? Co z tego, że my mamy gdzieś tam w Tychach, czy gdzieś tutaj fabrykę, która składa fiaty, jeżeli popyt na fiaty zmalał? Co z tego, że my coś robimy, co nie znajdzie miejsca na rynku? To jest właśnie problem. Pan jest antyglobalistą. Proszę pana, nie. Ja krytycznie patrzę na to, co się dzieje w świecie zglobalizowanym. Przeciwnicy globaliści krytykują skutki globalizacji. Ja w moich wykładach i w moich artykułach piszę o przyczynach. Ja mówię, jak dochodzi do globalizacji. Jak powstała globalizacja? Dlaczego w ogóle to istnieje? Prawda? No. Jak powstała? Według pana? Yy, to znaczy, sama globalizacja jako taka, dopiero to słowo te, używane jest w ostatnich 30-40 latach, ale to wszystko zaczęło się od momentu, kiedy suwerenni władcy zaczęli dzielić się władzą z prywatnymi instytucjami. Wtedy to byli bank, były banki, tak? Potem doszły różnego rodzaju korporacje czy przemysłowcy, tak, ci, co budowali koleje. Ten. Ale. Słowo globalizacja oznacza to, że jest pewna centrala, która już to przejęła całą kontrolę na świecie. Czyli kontrolę nad nowo powstałym produktem, a najważniejszym z nich jest pieniądz. Kto kontroluje emisję pieniądza, ten ma władzę. Co więcej, jeżeli ma tą władzę, rozszerza ją na kontrolę mas mediów, na kontrolę nowo powstałego produktu. Jak dzisiaj sytuacja wygląda? <klujny> Producenci. Dzisiaj na całym świecie są przyciskani zarobki są bardzo niskie przecież rolnicy ledwo ledwo ciągną ci co robią podstawowe produkty koszule buty też ledwo ledwo natomiast pośrednicy oni kontrolują i co więcej dywidendy jakie wypłacają ze swoich akcji są z, do... z tego narzutu pośrednika to nic dobrego nie wróży panie redaktorze obojętne jaka jest reklama obojętne jakie liczby będziemy podawali mhm. względne nie absolutne, nie zmieniam sytuacji. Dobrze, ale pan postulu postuluje taki model poglobalizacyjny. Co to oznacza? Poglobalizacyjny model mówi, że będzie. Model w państwie suwerennym. Tak, to będzie państwo suwerenne. A co znaczy państwo suwerenne? To jest takie państwo, w którym rząd kontroluje nowo powstały produkt. W którym politycy nie dzielą się władzą. Nie podpisują się pod aktem zdrady, nie zgadzają się na to, aby cena Ziemi była dopisana do nowo powstałego produktu i gwarantują nam równość w stosunku do nowo powstałego produktu. Tylko w takim państwie możemy mówić o gospodarce wolnorynkowej. Ale kiedy to nastąpi, nie wiem, panie doktorze. Po prostu to jest taka wizja przyszłości, wizja świata, którego chciałbym widzieć. Świata, w którym nie będzie bezrobocia, w którym po prostu nie będzie tych ubocznych skutków globalizacji. Ale pan bardzo dużo swego czasu mówił właśnie o tej gospodarce wolnorynkowej. Tak. Proszę pana, przez wiele lat, w ogóle moje studia to była ekonometria, matematyka, nauki ścisłe. Przez wiele lat interesowałem się gospodarką wolnorynkową. I co wtedy widziałem? Że jeżeli przed iluś tam laty zrodził się nowy system, który, gospodarka wolnorynkowa, to wtedy... Cena, jaka była u producenta i ta, która była na zewnątrz, różniła się o kilka procent. Dzisiaj może pan mieć fabrykę, kilka ulic dalej jest dom towarowy i narzut 500-700%. Moi przyjaciele, którzy pracują w tym biznesie, mówią już o narzucie, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy jak koszule, buty i te bararki, ponad 1000%. Proszę pana... W tej sytuacji używanie słowa wolny rynek jest rzeczą niemożliwą. Dlatego w ubiegłym roku, kiedy zaprezentowałem definicję wolnego rynku, mówiłem, jest to taki system ekonomiczny, w którym każdy ma prawo nabyć nowo powstały produkt bezpośrednio u wytwórcy, w którym cena zbytu jest ceną jawną, w którym producent może spotkać się z odbiorcą z pominięciem jakiegokolwiek pośrednika. Ale, panie redaktorze. Te dwie definicje, co wymieniłem, wolnego rynku i, i definicje państwa suwerennego, to przecież to jest idealny materiał na stworzenie najsilniejszej broni ekonomicznej. Kto to zrobi, nie wiem, mhm. ale uważam, że jest kwestia czasu, że to musi. To jest jedyna obroda, jaką możemy robić przed kryzysem, który w zasadzie już jest permanentny. Dobrze, ale ile ludzi straciło pieniądze? Straci pieniądze. Bardzo dużo. No właśnie. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, ile ludzi już dzisiaj straciło pieniądze, a jeżeli się zachwieje dolar, albo co więcej, papiery rządowe, które gwarantują ten dolar, a o tym już czy nawet w polskiej telewizji wczoraj powiedziano, to wtedy miliony. Z tym, że no znów kto straci? Najbogaci. Stracą państwa, które inwestują. Przecież Chiny zainwestowały w Stany Zjednoczone rzędu 3 trylionów, czy coś. To jest, to jest liczba z, z 11 zerami, prawda? To są już astronomiczne mhm. liczby i ci stracą. Natomiast no, naród to odczuje. Chiny będą pierwszą potęgą? Nie będą, proszę pana. Są bardzo dobrze kontrolowane przez globalistów, bardzo dobrze, ponieważ wykonują robotę i to dobrą robotę. Byłem w Szankaju, widziałem, jak ci ludzie pracują. Wie pan, co mnie przeraziło w Szankaju? No. Ludzie, którzy przyjeżdżają ze wsi, bo tam się zamyka wszystkie fabryki, tu pracują na czarno. Ale gdzie się zamyka? No w Chinach, w Chinach są tylko fabryki, te działają te, które produkują dla zachodu, dla globalizacji. Natomiast dawne, mało wydajne fabryki się zamycha. Miliony ludzi przyjeżdża i w nocy ich nie stać na hotel, śpią dosłownie na chodniku. Taki ten. Czyli ci ludzie tam, gdyby byli na swojej wiosce, to by zarabiali, nie wiem, w ogóle gdyby praca była 20-30 dolarów, tu zarabiają 150-200. Żyją w strasznych warunkach poświęcają się, tworzą produkt, który z narzutem 1000-1500% mamy w Europie i ten. Przecież te wszystkie koszle, to wszystko, co mamy, to jest tam składane. Ale, proszę pana, materiał, oni zawsze jest zrobiony w Chinach, czyli mm -hmm. produkty. Oni wykonują tylko tą najważniejszą pracę. Składają to szybko. nie mają tak zwanych rdzennych umiejętności. Mam przyjaciela, właściwie nie przyjaciel, to jest mój dalszy kuzyn, który pracuje w Szanghaju. I zrobił mi piękny wykład na ten temat. Powiedział: Słuchaj, gdyby Stany i Zachód chciał zbankrutować Chiny, mogą to zrobić w ciągu dosłownie powiedzmy tygodni czy miesięcy. Dlatego Chińczycy mogą pracować, na pewno będą zasypywali cały świat swoimi produktami. Robią to cały czas. Robią. Tylko wie pan, co jest jedna różnica. To, co się w Chinach robi, już jest tak przygotowane, żeby względnie szybko się psuło, żeby ciągle była odnowiona produkcja. No, dla przykładu, kupiłem sobie pralkę i lodówkę. Bardzo dobrą, zrobioną w Chinach. Gwarancja 6 lat, ale poradzili mi, żeby wykupić dalszą gwarancję. Minęło 6 lat, drobny przedmiot nawalił, i wtedy technik powiedział mi piękną rzecz. Mówi tak: ta pralka jest składana w Chinach. Część materiałów przyszło z Turcji, ale najważniejszy ten drobny przełącznik mhm. we Francji robiony. No tak. Panie Józefie, na zakończenie, co czeka świat? Wie pan co? Ja jestem z natury optymistą, ale jeżeli ten kryzys będzie się przedłużał, proszę sobie wyobrazić, że ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy 5-10 lat po, po szkole nie znajdą pracy, oni potem bardzo trudnych będzie wciągnąć. A zatem? A zatem, proszę pana, ja to nazywam tak zwana globalna eutanazja. Powoli pozwalamy ludziom, żeby sobie spokojnie odchodzili, nie zakładali rodzin i tak dalej. I to jest we wszystkich krajach. Tylko jedno, co mnie dziwi, proszę pana, że pierwszą ofiarą tego systemu, który jest, to są właśnie biali ludzie Stany, Anglia i Europa. Tego nie potrafię zrozumieć. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był obywatel Australii, oczywiście polskiego pochodzenia, pan Józef Służałek. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję, panie redaktorze, za zaproszenie. Dziękuję, Wiktor Legowicz.